Witajcie. Dziś magiczna szuflada przynosi małe leśne pudełeczko z kwiatem paproci. Pudełko niewielkie, projekt dość prosty do wykonania, więc i film bardzo krótki. Jeżeli macie wolną chwilkę, to zapraszam. Bazą mojego projektu jest małe sześciokątne pudełko ze sklejki. Na początek całość maluję na zielono. Staram się dokładnie rozetrzeć farbę. Żeby uzyskać lepszy efekt, nakładam dwie warstwy farby i suszę wszystko dokładnie. Zapięcie i zawiasy omalowuję dookoła, uważając, żeby ich nie ubrudzić farbą. Następnie ciemniejszym odcieniem zielonego przy pomocy pędzla z gąbki nanoszę w kilku miejscach wzór paproci z szablonu. Całość zabezpieczamy matowym lakierem akrylowym. Kolejny krok to przygotowanie wycisków. Użyłam do tego masy super lekkiej w kolorze ciemnej zieleni. I muszę Wam uczciwie powiedzieć, że przy tym to się trochę napracowałam. Foremki są nieduże, wzory dość płytkie, więc masa nie chciała się w nich trzymać i rwała co chwilę. Kiedy w końcu udało się wypełnić foremkę, wkładałam ją na kilka minut do zamrażalnika, żeby bez uszczerbku dla wzoru wyjąć wycisk. I ten patent akurat bardzo dobrze się sprawdził. Pozwalam listkom nieco przeschnąć, a następnie tworzę z nich kompozycję na wieczku. Wszystko po kolei przymocowuję klejem. Tam, gdzie to konieczne, przez chwilę przytrzymuję wzór, żeby klej zdążył dobrze chwycić. Później już nic tego wycisku nie ruszy. Liść paproci i kwiat wklejam też wewnątrz wieczka. Będzie taka niespodzianka po otwarciu. Wyciski też zabezpieczam lakierem jeden raz. Żeby lepiej wydobyć wzory na wyciskach, sięgam po pastę woskową w kolorze złota. Nabieram odrobinę, rozprowadzam pocierając owieczko i nakładam delikatnie, tak jak przy metodzie suchego pędzla. Zobaczcie, ile potrafi zdziałać taki prosty zabieg. Pastą woskową podkreślam też krawędzie wieczka i brzegi wewnątrz pudełka. Moje leśne pudełko z kwiatem paproci już gotowe. Mam nadzieję, że projekt nie był trudny i sami też zechcecie go wypróbować. Więcej moich prac i filmów znajdziecie na blogu magicznaszuflada.pl.
Zapraszam też na Instagram, Facebooka i Pinterest Magicznej Szuflady.